Siemano ekipa, witam was serdecznie, Tigery Pure Good Stuff, druga część, tym razem marakuja cytryna. Nie zmieniło mi się outfit od ostatniego czasu, ja postanowiłem po prostu to taśmowo wszystkie odcinki nagrać dzisiaj i wczoraj. No i w końcu nadarzyła się okazja, żeby nagrać tego drugiego Tigera z Pure Good Stuff, Pure Line, jakkolwiek by to nie nazywać. O co chodzi w tej serii? Moi drodzy, mamy tutaj energol, który można by nazwać mianem energola naturalnego, takiego bardziej zdrowego, z wyższej półki sklepu ze zdrową żywnością. Bo mamy tutaj naturalną kofeinę, 14 mg kofeiny na 100 ml. Mamy tutaj jako słodzik stewie. W sumie to by było na tyle, bo jednak to tak naprawdę cechuje tą ligę. Czyli wiecie, mamy tutaj stewie zamiast sukralozy i acesulfamu. Mamy tutaj naturalną kofeinę. Tej kofeiny jest po prostu 14 mg na 100 ml. To jest po prostu połączenie, jak to mówiłem przy okazji zielonego jabłka, którego nagrywałem tuż po tym, jak zdarzył się ten nieszczęsny wypadek. Znacie historię, ale jakby tak opisać Tigery Pure Good Stuff przy pomocy innych Tigerów, to mamy tutaj połączenie Tigera Juicy Line i Tigera Light Flow. W takiej naprawdę srebrnej, pięknej puszce z żółtymi zdobiegami zamiast zielonych. Nie mówię o czarnych literach i tak dalej. Dobra. Brakuje mi oczywiście smaku truskawkowego, który wszyscy mówią, że to jest najlepszy z tej całej serii Tigerów Pure Good Stuff. Nie wiem, czy to jest prawda. Nie wiem, czy w najbliższym czasie uda mi się zdobyć tego trzeciego Tigera. Mam nadzieję, że tak. Będę próbował jakkolwiek przekonać moich rodziców i tak dalej, żeby mi zajechali może do Dealsa, może znaleźliby się w Dino, którym niby mi się buduje jeszcze, jest przy końcóweczce, ale wiecie, może by tam gdzieś zaszli, może by znaleźli ostatniego Tigera z serii Juicy Line. Wszystko jest możliwe. Najpierw zrecenzujmy tego panocka. Niektórzy mówią też, że to jest najgorszy z całej tej serii. Nie wiem, ja się przekonam, jak tylko przetestuję jego. Woda, soki z zagęszczonych soków z jabłek, marakui i cytryn. Czyli mamy tutaj soczywa tak jak należy. Regulatory kwasowości, kwas cytrynowy i cytrygany sodu, dwutlenek węgla, naturalna kofeina, inotyzol, barwniki, karoteny. Czyli jednak mamy naturalne barwniki również. Przeciwutleniacz, kwas askorbinowy, aromaty, wzmacniacz smaku erytrytol, substancja słodząca glikozydy stewiolowe ze stewii, to co mówiłem, witaminy niacyna, witamina B6, B12 i kwas pantotenowy. Wartości odżywcze niezmiennie na 100 ml. Jedyne co tu się zmienia, to z tego co widzę, to wartość soli. Tam była chyba wartość 19 mg na 100 ml, tutaj mamy 12, czyli 60 mg w całości. Ale od początku 50 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów 10 g, tyle samo cukrów pochodzenia z soków owocowych, białka 0, 60 mg wcześniej przeze mnie przytaczane soli. Niacyny 35 mg, witaminy B6 3,5 mg, witaminy B12 2,5 mikrograma i kwasu pantotenowego 9,9 mg. Te wartości się nie zmieniają, możemy to otworzyć, możemy to sprawdzić. Marakuja cytryna, lemoniada o smaku tropikalnym, może bardziej tutaj będzie właśnie tylko smak marakui, który ja naprawdę bardzo dobrze znam. No i oczywiście nie mogło się odbyć bez tego, że ja znalazłem kurde dwie najgorsze puszki, jakie są możliwe. Ja spodziewam się tego, że to jednak będzie naprawdę naturalny smak marakujowy z jakimiś tam kwaskowatymi, cierpkimi, cytrynowymi nutami. Takimi wspomagaczem cytrynowym, bo jednak jeżeli to będzie cytryna na pierwszym planie wspomagana marakują, to będzie kurde bardzo dziwnie smakować. Ja już czuję tutaj ten tropikalny zapach. Tak.
To jest zapach marakui. To jest zapach marakui. Nie można tutaj nic mówić na temat cytryny. To jest po prostu dopełniać. Jeżeli by można było wyczuć cytrynę, to by było naprawdę dziwne i podejrzane. Mógłby się wtedy spełnić mój drugi scenariusz, a tego nie powiem, czy bym nie chciał, bo jednak Tiger ma naprawdę spoko cytrynowe napoje, ale jednak cytryna wspomagana leciutko marakują. Na papierze to po prostu źle wygląda. No, typowy marakujowy zapach, mega taki tropikalny, ale marakuja ma to do siebie, że jej zapach jest bardzo łatwo wydedukować. Więc dlatego kolorystycznie, jeżeli tu są karoteny, to będzie coś na wpół pomarańczy bądź żółć. A patrząc na to, to na bank będzie żółty. Mogę powiedzieć, że to jest kolor bardzo zbliżony do jedyneczki, czyli zielonego jabłka, ale jednak zielone jabłko nie było mętne i było zielone. Tutaj mamy mętny żółtawy, czy? Mi się wydaje, czy to jest też lekko zielone. Jak tak biorę pod światło, to. Okej, jest żółte, okej, jest żółte, ale jakby mi się wydawało, czy by to było też takie podchodzące pod zielony. No na nagraniu widać to, bo jeszcze na to światło słoneczne pada, no to widać tutaj, że to jest żółty podchodzący pod pomarańcz, ale ja tutaj widzę takie zielone, również lekkie nuty kolorystyczne, co jest naprawdę dziwne. Albo to po prostu mi się wzrok pierdzieli. Dobra. Spróbujmy to. Mam nadzieję, że to będzie lepsze od zielonego jabłka, bo jednak zielone jabłko mi naprawdę zrobiło wielkie nadzieje, że to może być custom apple, ale lepsze, bo jednak wiecie, mamy tutaj stevię. Stevia to jest mój ulubiony słodzik. Mamy tutaj naturalną kofeinę w ilości 14 mg na 100, czyli 70 w całości. Dlaczego to kurde nie działa? Może teraz zadziała, nie wiem, no trzeba spróbować. Tak jak piłem, to w miarę każdego łyka ten smak zaczynał się rozkręcać, ale wow! Jak na tle tych wszystkich Tigerów, które tutaj widzicie, mógłbym jeszcze to odsunąć, w tle tych wszystkich Tigerów tutaj, to ma naprawdę bardzo mało smaku. Bardzo mało smaku takiej marakui, jednak spełnił się ten mój drugi scenariusz. Tu jest jednak smak wody z cytryną i to jeszcze tak mniej osłodzone niż zwykle. Dodane jest do tego troszeczkę takiego marakujowego soku, też takiego mniej słodzonego. I to wszystko smakuje tak mega naturalnie, że naprawdę jakby inaczej to nazwali, aniżeli Pure Good Stuff, to ja bym nie uwierzył, że to jest kurde napój normalny i to jeszcze nie z półki ze zdrową żywnością. No, nie zasmakuje to po prostu takim fanatykom mocnych smaków, które lubią Tigery za to. Jak to pochwycą, no po prostu może im tam coś nie podpasować, może im to akurat podpasuje, nie wiem. Mi ten akurat pasuje. Nie zrozumcie mnie źle, mi to akurat pasuje. Ta lekka nuta marakujowa w tej całej wodzie z cytryną robi taki urok. To nadal jest, kurde, napój, który bym rzadziej sięgał, aniżeli te wszystkie wszelkiego rodzaju kofeinowe, czy nawet z serii Juicy Line. Bo ja czasem też sięgam po takiego Tigera, kiedy tylko skończę nagrywać napoje energetyczne z Ameryki, typu wiecie, G Fuel, Zevia i tak dalej.
No i wtedy ja chcę poczuć, co to znaczy potężny smak owocowy w napoju energetycznym, a nie tak jak przy przypadku tych naprawdę dużej ilości napoi energetycznych z Ameryki, które są po prostu niebarwione, a mają sobie mniej smaku i to o wiele. A dziś pokazuję w tej serii bezkofeinowej, że można dać nam produkt, który ma mocny smak owocowy i nie ma barwników. I właśnie te Tigery Pure Good Stuff ja bym porównał do takich amerykańskich napojów, ale myślę, że tutaj, kiedy będę to dalej pił i dalej będę pił, to kurde, to będzie się rozkręcało. Ale w ogólnym znaczeniu to jest po prostu woda z cytryną, z jeszcze dodanym tam syropem marakujowym, który jest też o obniżonej zawartości cukru, nie jest w ogóle jest słodzony żadnymi słodzikami. Lekki, przyjemny napój, który można sobie wypić raz na jakiś czas. Nie będę go oczywiście rankingował, bo jednak wiecie, to nie jest napój energetyczny, tylko napój normalny. I według mnie w sumie to by było na tyle. Ja tu nie mam nic więcej do powiedzenia. No, jeżeli szukacie naprawdę lekkiego smaku po tym całym tigerowym królestwie mocnych smaków, polecam to. Bo jeszcze jabłko było w jakiś swój sposób mocniejsze. Ja bym tamto bardziej polecił dla tak fanatyków średniawek, czyli wiecie, nie takich mocniejszych, nie takich nisko intensywnych, tylko takich właśnie pośrodku napojów, fanatyków takich właśnie napojów. No i widzimy się następnym razem, nie wiem przy czym, może przy Prime'ie, no dwa Prime'y niestety mi wyleciały. Mam nadzieję, że te shortsy w jakikolwiek sposób pomogły wam skumać, jak te prime smakują. Chociaż, że naprawdę szkoda mi jest, że straciłem te dwa akurat filmiki. I jak tu nie kochać, kurde, elektroniki? Wszędzie muszą ci się coś spierdzieli, żeby coś mogło pójść do przodu, co nie? Dobra, już lepiej ty już nie puentuj, sytar. Widzimy się następnym razem.